inwestycja logistycznie bardzo trudna. 50 partnerów, którzy pomagali nam rozliczyć, odebrać pracę, nadzorować pracę na swoich terenach. Bardzo długie odcinki, musieliśmy, jak tutaj było wcześniej wspomniane, musieliśmy je podzielić na 5 odcinków drogowych oddzielnie i oddzielnie wyciągnęliśmy też do postępowań przetargowych obiekty mostowe. Ułatwiło to realizację w tym samym czasie różnych odcinków. Mamy ostatnie potwierdzone badania, próby obciążeniowe na obiektach, większość obiektów odebrane i udało nam się w ostatnim okresie zlecić dodatkowy łącznik jako zamówienie uzupełniające, które połączy nam województwo lubelskie z świętokrzyskim. Też jest na ukończeniu i mam nadzieję, że do końca roku trasy rowerowe zostaną zakończone i tylko wsiadać na rower. Oczywiście jak pogoda pozwoli na to i zapraszam bardzo Państwa na wycieczkę.